Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Chcielibyście posprzątać swój samochód, a mieszkacie w bloku i nie macie dostępu do prądu, żeby podłączyć taki odkurzacz domowy? Nie chcecie też wydawać pieniędzy na myjniach samochodowych, na odkurzacz lub na stacjach benzynowych? Oczywiście możemy skorzystać z odkurzaczy samochodowych podłączanych do gniazda 12-woltowego. Ja właśnie dla Was przetestuję dzisiaj jeden z takich odkurzaczy, bo jak wiemy, odkurzacz odkurzaczowi nie jest równy. Ten odkurzacz konkretny kosztuje około 50 zł. Zobaczymy, czy poradzi on sobie z dosyć mocno zabrudzonym samochodem. Specjalnie został przygotowany pod ten test, żeby zobaczyć, czy taki odkurzacz sobie poradzi. Z takich suchych danych technicznych, ten odkurzacz, z tego co zapewnia producent, posiada silnik o mocy 150 W, czyli jest dosyć mocny, ponieważ jak przeglądamy oferty odkurzaczy samochodowych, zazwyczaj one mają poniżej 100 W, więc jest szansa, że ten odkurzacz o takiej mocy poradzi sobie z brudem w naszym samochodzie. Zrobimy sobie teraz taki mały unboxing, zobaczymy, co producent dołożył nam do zestawu, a potem zaczniemy odkurzacz, zrobimy jego test. Co mamy tutaj w środku? Mamy tutaj taką dyszę standardową do rury, którą Wam potem pokażę. Wyciągnę sam odkurzacz. I co ważne, ten odkurzacz posiada filtr, dzięki czemu możemy ściągać według zapewnień producenta nim wodę z samochodu, na przykład z dywaników. I to ten filtr zagwarantuje, że ten silnik nam się w tym odkurzaczu nie spali. Jak widzicie, odkurzacz otwieramy za pomocą takich trzech klipsów, a tu jest ten wspomniany filtr. W zestawie mamy jeszcze rurę do tego odkurzacza. Takiej wielkości. Myślę, że wystarczy, ale już widzę jeden taki mały problem tej rury. Jest ona dosyć sztywna, jak widzicie, i nie wiem, czy ona nie będzie trochę niewygodna w użytkowaniu, ale to zaraz dla Was sprawdzę oczywiście. Do zestawu też mamy taką końcówkę. Jest to końcówka do pompowania na przykład materacy naszych, ponieważ jeżeli sobie włożymy tą rurę tutaj i następnie włożymy tą końcówkę, to możemy sobie za pomocą właśnie takiego zestawu napompować nasz materac, więc to jest fajnie taka dodatkowa opcja, a myślę, że dosyć przydatna. Mamy oczywiście jeszcze taką końcówkę do trudniej dostępnych miejsc. Najczęściej takie miejsca to jest właśnie pomiędzy fotelami a progami w samochodach, więc myślę, że ta końcówka się jak najbardziej sprawdzi. Oraz mamy jeszcze szczotkę, taką nakładaną tutaj na tą standardową naszą końcówkę. Ok, niech już leci. I podejrzewam, że dzięki niej, jeżeli będziemy przewozić w naszym samochodzie naszego czworonożnego przyjaciela, to za pomocą niej będzie nam łatwiej usunąć sierść. Bardzo ciekawe, bo nie mamy w tym zestawie żadnej instrukcji obsługi, jak widzicie, nie mamy żadnych karteczek, kompletnie nic. I co jeszcze jest ciekawe, jak oglądam to pudełko, to nie ma tutaj w ogóle żadnej informacji, że ten odkurzacz faktycznie ma te 150 W. Więc nie wiem, czy to jest tylko marketingowy chwyt, czy faktycznie on tyle ma. No a sam odkurzacz już Wam pokazywałem. Więc to, złożymy sobie ten zestaw i zobaczymy, jak to działa. Coś czuję, że te klipsy szybko nam się zepsują, jeżeli będziemy w ten sposób ich używać. A sam odkurzacz jak wygląda? No widać, że nie jest to jakiś super odkurzacz za nie wiadomo jaką kwotę, ale jak za tą kwotę 50 zł myślę, że nie jest źle. Zobaczmy jeszcze nasz przewód zasilający, ponieważ to też jest ważne. Jeżeli mamy tylko gniazdo zapalniczki z przodu, a chcemy bagażnik sobie odkurzyć, to czy nam tego przewodu wystarczy. Ja sobie go teraz rozciągnę, ile jest to możliwe i zobaczymy, ile ten przedłużacz, ten kabel zasilający ma. No zobaczcie, jest naprawdę spory. Więc myślę, że spokojnie każdej wielkości samochód możemy sobie odkurzyć dzięki temu, że mamy tak długi przewód zasilający. No i jedyny, jeszcze jeżeli chodzi o ten odkurzacz, jedyny przełącznik jaki mamy to jest tylko włącz i wyłącz. Nie mamy żadnych innych tutaj dodatkowych przełączników. No więc co, złożymy sobie ten odkurzacz na razie standardową końcówką i zobaczymy jak on odkurza. A więc jak widzicie, bagażnik w tym samochodzie jest dosyć brudny, zobaczymy czy sobie ten odkurzacz poradzi. No i co, włączamy. Jak widzicie, nie wszystkie tutaj, tak jakby śmieci, brud został zebrany. Zobaczymy, czy jak założymy sobie tą szczotkę na tą końcówkę, zobaczymy, czy wtedy nam wybierze takie rzeczy. Mam nadzieję, że to na filmie zobaczyliście, ale jak zakładamy tą szczotkę, to faktycznie ona nam zbiera tutaj bardziej ten brud, który jest w samochodzie. Ale zauważyłem jednej rzeczy, zobaczcie, taki kamyczek, nie jest on zbyt duży, ani zbyt ciężki, a odkurzacz już sobie z nim nie poradził, więc czy on ma faktycznie te 150 W, nie wiem. No ale dobra, teraz jeszcze zobaczymy jeden test. Mamy tutaj taki zakamarek, zobaczcie. Tutaj nie udało mi się dostać tą końcówką, zobaczymy czy tą końcówką, bo ona tu pasuje, czy zbierzemy ten brud.
zobaczcie. Uważam, że spośród tych trzech końcówek ta wypada najsłabiej, bo najmniej zbiera nam tego brudu w samochodzie. Z tą końcówką już jest lepiej, jak połączymy tą z tą. Ale ta, mam wrażenie, że najlepiej wyciąga nam brud, bo jak wcześniej pokazałem, kamyczek nie został wyciągnięty przez odkurzacz, a na tej końcówce tak. Może to być dlatego, że ta końcówka po prostu jest węższa, mniejsza i dlatego to ma większą siłę po prostu, jak ciągnie ten odkurzacz, tak? Jak zasysa. Co jeszcze teraz tak zauważyłem na szybko? Zobaczcie, tak jak powiedziałem, ten przewód jest sztywny, a ten odkurzacz ma dosyć lekką konstrukcję i bardzo łatwo jest go przewrócić, jak widzicie, więc to jest trochę problematyczne. Z pomocą nam przychodzi ta rączka i możemy sobie tutaj trzymać odkurzacz i w ten sposób odkurzać, ale no ja bym wolał po prostu go zostawić i sobie odkurzać, tak jest po prostu wygodniej. No ale to jest tylko taki szczegół, myślę. Zrobimy jeszcze jeden test, ponieważ nie chcę wam przedłużać tego filmu. Według zapewnień producenta ten odkurzacz potrafi wciągnąć wodę i właśnie dlatego ma ten filtr, żeby ta woda po prostu nie zepsuła nam silnika. Więc ja teraz wyleję sobie na dywanik w samochodzie troszkę wody i zobaczymy, czy wyciągnie nam ten odkurzacz wodę. A więc co, wylejemy sobie troszeczkę wody, dosłownie troszeczkę, bo nie chcę też rozlać w tym samochodzie wody, żeby potem wilgoci nie było. Myślę, że tyle. Zostawiam już tą końcówkę, bo jak powiedziałem, mi się wydaje, że po prostu na tej końcówce lepiej ten odkurzacz po prostu ciągnie. Zobaczcie, ja jestem w szoku, bo naprawdę poradził sobie świetnie z tą wodą. Jestem ciekawy, jak teraz wygląda ten odkurzacz tam w środku. Powiedzmy, że wysprzątaliśmy tylko bagażnik. Oczywiście on nie jest wysprzątany super, ale nie chcę wam tego filmu, tak jak powiedziałem, przedłużać. Zobaczymy, czy ta woda się tu znajduje i czy ten filtr jest mokry na przykład. No nie, nie jest mokry, ale patrzcie. Patrzcie, ile on syfu nam zatrzymał. Więc taki filtr jest naprawdę świetna sprawa, a zobaczcie, ile w bagażniku, to z samego bagażnika, ile tutaj było syfu. Nie jestem pewny, czy na nagraniu wy widzieliście efekt tego odkurzania tym odkurzaczem. Jeżeli nie, to teraz wam postaram się powklejać kilka zdjęć, żebyście zobaczyli faktycznie, jak ten odkurzacz odkurza, jeżeli tego na filmie nie było widać. A więc co ja mogę powiedzieć? Czy warto jest wydać na taki odkurzacz około 50 zł? Moim zdaniem zdecydowanie tak, bo zobaczcie, ile pieniędzy oszczędzacie, bo tak to musielibyście jeździć na te myjnie, tak jak powiedziałem, lub na stacje benzynowe, za każdym razem wkładacie około 5 zł. Do tego goni wasz czas, a tutaj możecie odkurzać tak naprawdę ile chcecie. No i co, no to chyba tyle. Ogólnie wydaje mi się, że ten odkurzacz jest fajny. Dam wam link w opisie tego filmu do ofert z tym odkurzaczem, jeżeli chcielibyście sobie taki zakupić, bo wiem, że często mówicie, że nie dodaję linków rzeczy, które testuję, więc wam go dodam. A na tą chwilę to wszystko. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji tego kanału. Nie zapomnijcie też nacisnąć dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi filmami. Jeżeli wam się taki odcinek podobał, to oczywiście też nie pogardzę łapką w górę. A my widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć. Bo jak wiemy, ponieważ jeżeli włożymy sobie ją tutaj, w to miejsce, jakoś.